Witaj serdecznie na kolejnej szybkiej piłce z chemii z panem Belfrem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co to takiego jest prawo stałości składu związku chemicznego. Ale zanim, zanim, to pokażę Wam jeden ciekawy model. To, co trzymam w ręce, to jest model związku chemicznego, a dokładnie dwutlenku węgla. Zobaczcie, czyli tlenku węgla 4. Czarna kulka symbolizuje atom węgla, a czerwone kulki symbolizują atom tlenu. W sumie dwa atomy tlenu. Powinniście już być po lekcji, w której tworzy się wzory sumaryczne i strukturalne takich cząsteczek, jak na przykład CO2. W związku z tym łatwiej nam będzie wejść w ten temat, ale pamiętajcie, trzeba umieć pisać wzory sumaryczne i strukturalne, żeby ogarnąć prawostałości składu. No i właśnie, słuchajcie, co takiego ma wspólnego taka cząsteczka z boiskiem piłkarskim? Słuchajcie, na tym boisku piłkarskim mamy dwie cyferki, jedynkę i 10. Pewnie ci, którzy oglądali kiedykolwiek w życiu chociaż jeden mecz piłkarski, wiedzą, że chodzi o bramkarza i boisko i zawodników z pola. To znaczy, gdziekolwiek, moi drodzy, będziecie jechali i oglądali mecz piłkarski, to jedna drużyna wychodzi na boisko w takim dokładnie stosunku jeden bramkarz do dziesięciu zawodników z pola. I nie ma znaczenia, czy mecz piłkarski odbywa się w Ameryce Południowej, w Europie czy gdziekolwiek indziej, bo stosunek bramkarzy do piłkarzy z pola w danej drużynie jest zawsze taki sam. W takim razie jak ma się to do naszego związku chemicznego, czy naszego prawa stałości związku chemicznego? No mniej więcej prawo stałości związku chemicznego mówi dokładnie to samo. To znaczy nie można sobie wybrać dowolnie jak się chce jak połączymy ze sobą substancje chemiczne, bo one działają według pewnych stałych. Proporcji i stosunku, widzicie? Widać to tutaj. To znaczy, że jeżeli mielibyście przykładowo wagon węgla, czyli to, co tutaj widzicie, tak? Macie wagon węgla. No ale okazało się, że do dyspozycji, żeby spalić ten wagon węgla, czyli tych tutaj, zobaczcie, bardzo dużo atomów tego czarnego pierwiastka chemicznego, żeby zaszła reakcja spalania, potrzebujecie jeszcze drugiej substancji, którą jest tlen. No tutaj widzicie, nie? Żeby powstał tlenek węgla 4. Ale widzimy, że tej substancji, gdzie jest wagon węgla, jest prawdopodobnie tak dużo, że butla z tlenem nie dostarczy takiej ilości atomów tlenu, żeby można było w całości spalić wagon węgla. Więc czegoś będzie za mało. No to jak myślicie, której z tych substancji będzie w tej sytuacji za mało? Trzy? Dwa? Jeden. Oczywiście, że tlenu. W tym momencie okaże się, że to tlen ograniczy nam to, ile jesteśmy w stanie spalić tego naszego węgla z wagonu węgla. No i teraz zobaczcie. To, o czym opowiadam, to ktoś już na to dawno, dawno temu wpadł i stworzył coś, co nazywamy prawem stałości składu związku chemicznego. Tutaj, patrzcie. Ono brzmi następująco. Pierwiastki. Hmm, zobaczcie, węgiel i tlen. Tworzące dany związek chemiczny CO2, czyli tlenek węgla 4, łączą się, zobaczcie, łączą się w stałych stosunkach wagowych czyli jakaś porcja tego i jakaś porcja tego. Oznacza to tu już skasuję, żeby Wam nie zasłaniać Oznacza to, że skład chemiczny danego związku chemicznego jest stały i ściśle określony. To tak samo jak z tym meczem piłkarskim 1 do 10. Tutaj zobaczcie, mamy 1 atom węgla na dwa atomy tlenu. I gdziekolwiek ten taka cząsteczka będzie powstawała, zawsze będzie taki sam stosunek, stosunek mm... Mas, na przykład, tak? Także skład tego związku chemicznego też będzie zawsze taki sam. No i teraz, właśnie, zobaczcie, jedziemy sobie dalej. Jak to się odnosi do konkretnie zadań, które możemy wykonać z tego tematu? I tutaj przeanalizujemy sobie kilka takich przykładowych zadań. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na, 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 takie, na, na takie zadanko. Patrzcie. Oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są ze sobą pierwiastki w wodzie o wzorze sumarycznym H2O. O czym teraz będziemy rozmawiali. To jest zadanie typu, jak ustalić stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym. Czyli jeszcze raz Wam podkreślę, stosunek masowy pierwiastków. A stosunek masowy to nic innego jak dzielenie mas. No i teraz zobaczcie po kolei. Najpierw musimy zwrócić uwagę na to, o jakiej cząsteczce mówimy. Mówimy o wodzie. Czyli w tym przypadku, patrzcie, ja sobie wezmę inny, coś innego. To jest, to jest coś, co może symbolizować naszą cząsteczkę wody. Tak, zobaczcie. Mamy tlen i dwa atomy. Tu tlen, a tu dwa atomy wodoru, H2O. Okay? No i teraz zobaczcie, jak to fajnie tutaj jest etapami wyjaśnione. Pierwsza sprawa, jaką musimy zrobić, to odczytaj i wypisz z układu okresowego masy atomowe wodoru i tlenu. Okej, okay. no to co robimy? Bierzemy sobie podręcznik od chemii, okay? na przykład ten, autorstwa mojego, tak pochwalę się, tak dokładnie, wydawnictwo Mac. Napisał Dawid Łasiński, Łukasz Sporne, Dominika Strutyńska i Piotr Żublewski. I z tyłu jest układ okresowy. Zresztą znaczy w każdym innym podręczniku też oczywiście jest układ okresowy od chemii, oczywiście. I teraz w tym układzie okresowym, który widzicie o tu. Tak sobie otwórzcie też u siebie, poszukajcie tych pierwiastków, które występują w naszym związku chemicznym. Pamiętajcie, mówimy o wodzie. W związku z tym w wodzie występuje wodór i tlen. Szukamy sobie masy atomowej. Masa atomowa to jest ta cyfra z przecinkiem, zawsze gdzieś tam pod symbolem pierwiastka zawsze napisana. Pewnie jak tutaj wam pokażę, to nie będziecie tego dobrze widzieli, ale to jest tutaj pod spodem, to jest, jest wodór. Tak? I jak poszukacie sobie tych mas atomowych, to powinno wam wyjść coś takiego: zobaczcie, że masa wodoru 1 unit. A masa tlenu wynosi 16 unitów. Okay? To jest odczytane z układu okresowego. Nikt nie musi się tego uczyć na pamięć. Pamiętajcie, zaokrąglone do najbliższych całości. Unit to jest jednostka masy atomowej. Mamy to odczytane. Teraz uwaga, patrzcie. Krok drugi. Oblicz stosunek masowy wodoru do tlenu w cząsteczce H2. o Co to znaczy? To znaczy, że zwróćcie uwagę, że mamy dwa atomy wodoru. Skąd wiem, że mamy dwa atomy wodoru? Przypominam Wam, że mamy tutaj dwójkę, 2H tak? H2O, dlatego tutaj jest dwójka przy tym stosunku masowym, a mamy jeden atom tlenu, no bo wiadomo, że w cząsteczce wody mamy jeden tlen. To widzieliście tu. Jeszcze raz Wam pokażę. Dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Czyli powiększę, żebyśmy mogli teraz to zobaczyć. Czekajcie, to ja sobie chociaż nie podskasuję wszystko, tak że nie zostanie tak, jak jest teraz. No i teraz patrzcie. Mamy proste, proste działanie matematyczne. Podstawiam pod masę e, wodoru, podstawiam tutaj jeden unit Cyk. Pod masę tlenu 16 unitów, 2 razy 1 to jest 2 unity, przez 16 unitów, no bo 1 razy 16. Skracam najbardziej jak się da, to jest bardzo ważne. Teraz dochodzi do skracania i teraz zobaczcie, po skróceniu wychodzi mi 1 do 8. I teraz zobaczcie, ostatnia rzecz, bo to jest zadanie tekstowe. Napisz odpowiedź. No i teraz patrzcie, mamy sobie elegancko tutaj odpowiedź. Stosunek masowy, pamiętajcie, czyli masa jednego do masy drugiego, wodoru do tlenu, wodór do góry, tlen na dole, w cząsteczce wody wynosi 1 do 8. To jest to, co wyliczyliśmy tutaj po skróceniu. Ok? 1 do 8. Po skróceniu e, tych mas, które nam wychodziły wcześniej. Czyli jak widzieliście, zrobiliśmy teraz usta, ustaliśmy teraz stosunek masowy pierwiastków. Ok, super. To teraz jedziemy sobie dalej. Innym przykładem zadań w tym temacie mogą być zadania w stylu: jak obliczyć skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym? Co to jest skład procentowy? Wyobraźcie sobie, że każdy związek chemiczny to jest 100%, jego cała masa to jest całość, 100%. I teraz zastanawiamy się, ile procent z tej całości zajmuje jeden albo drugi, albo trzeci pierwiastek chemiczny. Tak? Także teraz będziemy sobie to obliczali. Teraz zobaczcie, to jest obliczamy wówczas tak zwany skład procentowy, lub inaczej bywa to nazywane, zobaczcie procent masowy pierwiastków chemicznych, tak? Czyli zapamiętajcie, to jest coś innego. Stosunek masowy liczyliśmy przed chwilą, a teraz obliczamy skład procentowy, inaczej nazywany procentem masowym pierwiastków. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy zadanie. Oblicz skład procentowy, To znowu, oblicz skład procentowy pierwiastków w brąku magnezu o wzorze sumarycznym MgBr2. Co jest dla nas ważne? To, żebyśmy znali ten wzór. Wzór substancji. Na wcześniejszych, na wcześniejszych tematach lekcji na chemii powinniście już wiedzieć, że jak macie podane, podaną nazwę bromek magnezu, to powinniście umieć napisać wzór sumaryczny. To jest bardzo ważne, ta umiejętność jest kluczowa, żeby sobie poradzić w takich zadaniach. No dobra, ale tu w zadaniu ktoś był dla Was miły i podał Wam konkretnie wzór sumarycznej substancji. No to znowu, jedziemy sobie etapami. Tym razem na żółto będziemy sobie zaznaczali etapy. Etap pierwszy, podobny jak tam. Odszukaj i wypisz z układu okresowego masy atomowe magnezu i bromu, następnie oblicz masę cząsteczkową MgBr2. No to jedziemy. Zobaczcie. Krok pierwszy. Odszukaliście w układzie okresowym, że magnez waży 24 unity. Otwieracie układ okresowy, szukacie, jest. Zakrąglacie do najbliższej całości. 24 unity to jest jednostka. Szukacie masy bromu, no i brom okazuje się, że waży 80 unitów. Dobra, wpisujecie to. I teraz zobaczcie, co tu się wydarzyło. Teraz musimy obliczyć masę całego tego związku chemicznego. Znowu, magnez jest 1, no więc 1 razy 24. Ale brom występuje dwa razy, więc mamy 2 razy 80 unitów. Co daje nam w sumie 184 unity. Obliczyliśmy. Teraz jedziemy sobie do kroku drugiego. Patrzcie. Krok drugi. Krok drugi mówi nam, że metodą proporcji oblicz zawartość procentową magnezu, czyli jednego z tych pierwiastków. Zobaczcie, skupiamy się teraz na magnezie. Metodą proporcji. Co to jest metoda proporcji? Tutaj mamy, czekajcie, żeby się nie pogubiło, tutaj mamy, patrzcie, ma masę, masę cząsteczkową naszego związku chemicznego. Widać? Bo to jest 100%, ok? A na dole chcemy obliczyć magnez, ale nie wiemy, ile to jest procent. No to podstawiamy. Obliczyliśmy przed chwilą 184 unity, to jest tu. Wiemy, że to jest 100%. Wiemy, że w, naszej, w naszym związku chemicznym jest jeden atom magnezu. OK, skąd my to wiemy? No to obliczyliśmy wcześniej w tym naszym zadaniu. I nie wiemy, ile to jest procent. Wiemy, że waży 24 unity. No i teraz mamy proste obliczenie matematyczne. Pamiętajcie, cyfry naprzeciwko siebie się mnoży, to Wam zaznaczę, te cyfry, które są naprzeciwko siebie, tu i tu, to się mnoży razy siebie, 24 unity razy 100%, tak to jest, i dzieli się, przeciw, na, dzieli się przez to, czekajcie, tutaj sobie przełączymy, dzieli się przez to, co jest naprzeciwko X, czyli to 184 to jest to, co dzielimy. Dobra, naprzeciwko X, widzicie? 184 jest naprzeciwko X i dlatego teraz to jest dzielone przez 184. Dobra, tak jest metoda proporcji, to z matmy powinniście znać. OK, no to sobie jedziemy dalej, zmieniamy sobie kolor na żółty. oblicz i teraz już mamy, tak, wynik. Wyliczyliśmy sobie, że x równa się 13%. To oznacza, że tego naszego magnezu jest zawartość procentowa to 13%. No i teraz mamy kolejny etap, oblicz zawartość procentową bromu w tym naszym brąku magnezu. Jak to zrobić? Najprostsza metoda. Skoro wiemy, że cały nasz związek chemiczny Składa się z magnezu i bromu, czyli jak dodamy procent magnezu i bromu, no to wszystko to jest 100%, no wiadomo, nie? Skoro w takim razie chcemy obliczyć ile zajmuje procent masowy bromu, znaczy ile bromu zajmuje tych procentów masowych całej, całej naszej, całego naszego związku chemicznego, to wystarczy, że od, stało, od całości, czyli od tych 100%, odejmę sobie magnes, Tę zawartość procentową, którą wyliczyliśmy przed chwilą. No i co to oznacza? To oznacza, że macie 100% minus 13. Skąd się wzięło to 13? Przypominam Wam jeszcze raz. No właśnie stąd. Wyliczyliśmy to przed chwilą. No i jak mamy prostą matematykę, od 100 odejmujemy 13, wychodzi nam 87%. I pamiętajcie, w zadaniach tekstowych... Napiszcie, proszę odpowiedź. W naszym przypadku odpowiedź będzie brzmiała następująco. Zawartość procentową magnezu w brąku magnezu, zawartość procentowa magnezu w brąku magnezu wynosi 13%, a brOMu, 8, a bromu 87%. Okej, okay, no dobra. Mam nadzieję, że sobie poradziliście. Nie jest takie trudne, to jest naprawdę matematyka. Potrzebujecie układ okresowy, potrzebujecie sobie to wszystko tutaj elegancko policzyć ze spokojem. To jest tylko dodawanie, mnożenie, dzielenie. Tu nie ma żadnej, żadnej magii, uwierzcie mi w tym wszystkim. Także spokojnie jesteście w stanie sobie to poradzić z tym. Podsumujmy sobie w takim razie. Ok, patrzcie. Zaczynamy. W skrócie. Pamiętajcie, temat dotyczył prawa stałości składu związku chemicznego. Czyli gdziekolwiek pojedziecie i gdziekolwiek będzie się tworzyć jakieś tam substancje chemiczne, to uwaga, pierwiastki chemiczne tworzące związek chemiczny łączą się ze sobą w ściśle określonym stosunku masowym. Okay? Zawsze takim samym. Przypominam Wam cały czas przykład piłkarzy, 1 do 10. Idziemy dalej. Możemy w przypadku tych, tego tematu obliczyć sobie coś takiego, co nazywa się stosunkiem masowym. To jest stosunek mas, czyli dzielenie pierwiastków w związku chemicznym. Okay? Czyli musimy podzielić jedno przez drugie. I uwaga, możemy też obliczyć tutaj skład procentowy, procent masowy, wyrażony w procentach udział mas pierwiastków w masie całego związku chemicznego. To jest cały, a ja sobie wtedy zadaję pytanie, ile procent z całości to jest tlen, a ile procent to jest na przykład węgiel. Nie? No i teraz dla chętnych, zobaczcie tutaj, chciałbym, żebyście spróbowali teraz po tym filmie spróbowali sobie rozwiązać takie zadania. Patrzcie, pierwsze. Oblicz stosunek masowy pierwiastków, czyli tylko dzielenie, bardzo proste zadanie. Dacie radę? Chemicznych w a tlenku siarki 4, o wzorze i tutaj zobaczcie, jest podany wzór, czyli byliśmy dla was bardzo mili, napisaliśmy SO2. Czyli wiecie co macie zrobić? Układ okresowy jest nam potrzebny. Czyli bierzecie swój podręcznik od chemii, szukacie układu okresowego, szukacie masy siarki, masy tlenu, zastanawiacie się, ile razy to jest w cząsteczce występuje ten jeden i drugi atom, wyliczacie masę, dzielicie przez siebie i macie stosunek masowy. I w drugim siarczku sodu o wzorze Na2S, dobra? To jest to. Dalej patrzcie, następne zadanie. Oblicz skład procentowy pierwiastków chemicznych w chlorku wapnia o wzorze sumarycznym CaCl2. Co musimy tutaj zrobić? Najpierw. Szukacie znowu w układzie okresowym tych pierwiastków, wapń i chlor. Dodajecie wszystko do siebie i wychodzi Wam 100%. To jest Wasza masa całego, całego tego, tego związku chemicznego. I co dalej robicie? Liczycie z proporcji, ile jest jednego, ile jest drugiego w procentach. Także tą zawartość procentową lub właśnie skład procentowy, tak to się nazywa. No i jedziemy dalej. Trzecie, oblicz w którym ze związków chemicznych, w tlenku glinu czy w tlenku potasu, czyli zobaczcie, tlenek glinu. Tlenek glinu jest kluczowy. Czy w tlenku potasu jest większa zawartość procentowa tlenu? Co potrzebujemy? Tutaj musicie się cofnąć wcześniej, bo potrzebujecie stworzyć bo tu byliśmy mili w pierwszym i w drugim a tutaj trzeba sobie uwaga stworzyć, znaczy stworzyć, napisać wzory sumaryczne tych substancji tlenku glinu i tlenku potasu na podstawie tych wcześniejszych lekcji na chemii e, i obliczyć w, w obu z nich e, ile jest tlenu. W tlenku glinu ile procent, tak? Ile procent jest tlenu, ile jest procent tlenu w tlenku potasu. I oczywiście wskazać ten, w którym jest większa zawartość tlenu. Czyli tutaj skupiacie się tylko na tlenie, nie musicie już tego drugiego pierwiastka obliczać, czyli glinu i potasu nie potrzeba. Trzeba najpierw stworzyć wzór jednej i drugiej substancji chemicznej, wzór sumaryczny. Na podstawie tego wzoru sumarycznego obliczacie 100% i a potem zastanawiacie się, ile procent jest tlenu w jednej, ile procent tlenu jest w drugiej. Obliczacie to i będziecie mieli odpowiedź. Bo pytanie jest takie: w którym ze związków chemicznych jest więcej trenu? No dobrze, mam nadzieję, że zrozumieliście dzisiejszy temat lekcji, bo mówiliśmy sobie, uwaga, o czym? O. O, o, o. Cyk. O, właśnie. Pamiętajcie, dzisiaj mówiliśmy sobie o prawie stałości składu związku chemicznego. A za możliwość przeprowadzenia takiej lekcji, dziękuję bardzo firmie Samsung, która udostępniła mi taki bajerancki sprzęt. Nazywa się to Samsung Flip. I oczywiście wydawnictwu Mac, dzięki któremu mogliśmy napisać ten podręcznik i pokazywać Wam takie fajne przykłady. Trzymajcie się, trzymam za Was kciuki i obliczcie to zadanie domowe, czy jakiekolwiek inne i napiszcie odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem. Pozdrawiam Was. Trzymam za Was kciuki. No i tyle. No, to cześć.